Cześć, jestem Waleria, witajcie na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na chat make-up. Ja będę się zbierać, malować nowymi produktami oraz produktami, które już pokazywałam na swoim kanale, więc zapraszam. Po pierwsze użyję swój SPF, bo zawsze używam SPF przed makijażem. To dla mnie jak baza pod makijaż. I mój ulubiony SPF, myślę, że kiedyś Wam już pokazywałam, to jest SPF z marki Isntree. I tak on wygląda. Są różne, różne te SPF-y tej marki. To akurat jest Watery Sun Gel. I on mi najbardziej podoba i odpowiada, bo jest też Watery Sun Cream. No, on ma konsystencję bardziej gęstą, ponieważ jest kremem. A tutaj jest akurat taki żel nawilżający, bardzo fajny i no po prostu nadaje się pod makijaż lepiej. I pierwszy produkt, który jest dla mnie nowością, to będzie balsam do ust z marki Bobbi Brown. To jest balsam z kolorem. Ja mam w odcieniu Bear Punch 339 i to jest taki kolorek brzoskwini. No i chyba to jest najnowszy produkt z tej marki. I widzicie, on faktycznie daje taki lekki kolorek. I najpierw on mi się bardzo spodobał, w sensie kiedy tylko go pierwszy raz użyłam, bo on ma takie poczucie właśnie faktycznie balsamu do ust, takiego otulającego, plus ten kolorek bardzo ładny jest, więc się ucieszyłam na ten zakup, ale później zauważyłam, że on działa jakby na odwrót i przysusza mi usta. Więc się zdziwiłam i nie używam go na co dzień, rzuciłam go po prostu do torebki, czasami go używam. No, ale tak naprawdę uważam, że nie jest wart swoich pieniędzy. Dobra, no i w poprzednim filmiku pokazywałam Wam ten produkt Sensai, ten bronzer w żelu. I teraz już odnalazłam sposób na ten produkt, żeby nie wyglądał plamiście na twarzy. Ja go już testuję 8 czy 9 dzień i testuję go za każdym razem z innym podkładem, żeby się upewnić, czy ta metoda faktycznie działa, i powiem, że działa. Dzisiaj będę używać go z tym podkładem z Givenchy, to jest rozświetlający podkład Prisme Libre. I ja robię to w ten sposób. Najpierw nakładam podkład. Ja akurat tego podkładu potrzebuję dwie pompki. I nakładam pędzlem, to jest pędzel z Make Up by Mario F4. Ten podkład jest akurat trochę za jasny dla mnie, ale nie szkodzi. I ja ten bronzer z Sensai używałam też z bardziej rozświetlającymi podkładami, mniej rozświetlającymi, bardziej kryjącymi, mniej kryjącymi, o matowym wykończeniu, o satynowym wykończeniu i zawsze ta metoda, którą teraz Wam pokażę, działała świetnie, więc uważam, że warto z tym akurat bronzerem stosować, no używać go w ten sposób. Przynajmniej dla mnie odpowiada. I ten pędzel, faktycznie widzicie, bardzo szybko mi rozprowadza produkt i nie robię takich, no nakłada produkt bardzo w taki równomierny sposób. Nie muszę nawet później gąbką, wiecie, doklepywać podkład.
Tak, i teraz biorę ten żel i biorę znów pół pompki podkładu. Nawet mniej niż pół pompki. Taką ilość. I mniej więcej jedną pompkę tego żelu. W takiej proporcji. I wszystko to mieszam. Akurat biorę drugą stronę tego pędzla. Wszystko mieszam pędzlem. Wklepuję to w pędzel. W taki sposób. Rozprowadzam równomiernie po pędzlu i nakładam na twarz w tych miejscach, gdzie chcę, żeby był efekt takiego ocieplania twarzy. I rozkładam go w taki sposób szybki. Nie dbam o to, żeby były takie miękkie przejścia, bo później to wszystko ładniej rozprowadzę. I widzicie, że jest to produkt taki półprzezroczysty, półtransparentny i w ten sposób nałożony. Wygląda po prostu, jakbyście nie mieli w ogóle produktu, a macie po prostu swoją, no taką urodę. On w ogóle nie jest ten produkt widoczny na twarzy, kiedy rozprowadzam w ten sposób. Po prostu daje taki prawidłowy kształt rysom. Nadaje troszkę kolorku. Daje trochę ocieplenia. Ale naprawdę wygląda świetnie i bardzo naturalnie. Rozprowadzam go później też i tą stroną z podkładem, i tym mniejszym pędzlem. W ogóle widzicie, jaka szybka aplikacja w taki sposób. I już wszystko jest zrobione. Jakby wy w ogóle nie widzicie ani jakichś tam mocnych linii zaznaczonych, ani nic. Po prostu jakbym miałam wymodelowaną twarz. No i super. Mi się podoba bardzo. I dlatego, że rozcięciłam ten produkt podkładem, to on nie zastyga aż tak szybko. Ja mam czas, żeby go ładnie rozprowadzić, chociaż nie potrzebuję czasu tak naprawdę w taki sposób. On zastyga po kilku minutach, po rozprowadzeniu on zastyga i w taki sposób zostaje przez cały dzień. Ja go odrobinę utrwalam sypkim pudrem. Czasami daję jeszcze na wierzch bronzer w kamieniu, ale czasami zostawiam w taki sposób, kiedy robię makijaż taki bardzo, bardzo naturalny, makijaż bez makijażu. I on nigdzie się nie rusza. Jak zastygnie, no to już utrzymuje się przez cały dzień. Więc strasznie mi się podoba ten produkt. Jak go już nauczyłam się używać, jest super, jest mega. Używam go codziennie i nie mogę się oderwać. Tutaj jest duża pojemność, nie pamiętam, czy Wam mówiłam, 50 ml, ale i też zawsze używam całej takiej dużej pompki, żeby rozprowadzić ten produkt po jakby z dwóch stron twarzy. No i jest świetny. On właśnie występuje w trzech kolorach. Ja mam ten średni odcień, jest jeszcze dla jaśniejszych karnacji i jest ciemniejszy odcień. Dzisiaj już używam ten z Tower 28. Bardzo go lubię. Niestety opakowanie się popsuło jakiś czas temu, ale ten róż, ten odcień Magic Hour pasuje mi do większości makijażu i co bardzo lubię w tym różu, tak to, że on daje trochę krycie, które potrzebuję na przykład tutaj na swojej zmianie i przy tym nie rusza podkład i inne produkty pod spodem. Ja właśnie teraz ostatnio jakoś najpierw używam
te kolorowe produkty do modelowania twarzy, a potem już używam korektor. No i korektor z Fenty Beauty, który też już wcześniej pokazywałam. W ten sposób używam mniej korektora właśnie, kiedy najpierw nakładam bronzer, potem róż i korektor, to nie potrzebuję tak dużo korektora. Daję go troszeczkę tutaj jeszcze. Właśnie chciałam Wam powiedzieć, że ten korektor zauważyłam, że kiedy nakładam go trochę więcej, na przykład dwie warstwy, no to potrafi się zebrać u mnie tutaj na dole, chociaż ja nie mam tak dużo linii, w których można byłoby zbierać, a i tak troszeczkę to robi, więc po prostu chciałam Was uprzedzić, że może lepiej nakładać tego korektora mniej niż więcej. Ja daję go ostatnio tylko tutaj w kąciku. Ja już trochę przypudrowałam twarz właśnie pudrami z Givenchy oraz z NAM Cosmetics. Ostatnio bardzo lubię to połączenie. Pod oczami pudruję właśnie tym produktem z Givenchy i mi się podoba ten efekt, a na czole, tutaj na bokach troszkę opruszam tym produktem z NAM. To jest puder sypki bez talku i podoba mi się, że on jest wygładzający, mocno matuje, wydaje taki efekt właśnie Photoshopu trochę, przy tym nie posiada żadnego zapachu, bo ja nie lubię, kiedy moje pudry mocno pachną. Ogólnie chciałam Was zapytać, jakie marki Was interesują w tym roku, bo ja straciłam zainteresowanie do dużej ilości marek, ale z drugiej strony interesują mnie zupełnie inne marki teraz. Dzisiaj pokażę Wam jedną z tych marek, jeden produkt, który posiadam. No i teraz przechodzimy do makijażu oczu. Rzęsy podkręcam zalotką. Teraz przyciemniam górną linię rzęs kredką. Ta akurat z marki Lizzy Eldridge, bo jest najbardziej miękka kredka, którą posiadam i w ogóle nie podrażnia mi linii wodnej, więc bardzo ją lubię używać w ten sposób. I w tym roku chciałam przetestować produkty marki, o której bardzo dużo słyszałam i zawsze tak patrzyłam na tą markę i z takim zaciekawieniem, bo to jest marka Suku, to jest japońska marka luksusowa. I ja właśnie skusiłam się na paletkę limitowaną, bo Suku cały czas wypuszczałam, oni mają też stałą kolekcję, ale wypuszczałam cały czas limitki, które są bardzo takie ciekawe, mają inne formuły też. I to jest limitka zeszłej wiosny chyba. Ja mam paletkę numer 126. I ona wygląda w ten sposób, bardzo użytkowo. I jest tutaj jeden odcień duochromowy. Ten tutaj duochromowy odcień, dwa a tutaj matowych odcienie i jedna taka perla. No i pomyślałam, że akurat nie mam małej takiej kompaktowej paletki w takich odcieniach fioletu. I skusiłam się po prostu. No i słyszałam o tej marce, że cienie tej marki są najlepsze, że po prostu są cudowne, róże też są najlepsze, produkty do ust są mega. Dobór kolorystycznych paletek w tej marce jest bardzo taki ciekawy. No ja akurat mam bardzo standardową kolorystykę tutaj, ale inne, wstawię tutaj zdjęcia na przykład ostatniej kolekcji, która dopiero się pojawiła.
Są po prostu ciekawe, nietypowe odcienie. No dobra, zacznę od tutaj takiego pośredniego, matowego odcienia i powiem Wam, co sądzę o tej palecie. Ja, szczerze mówiąc, spodziewałam się czegoś bardziej zachwycającego. Cienie są faktycznie bardzo przyjemne, mięciutkie, łatwo się blendują. Nie posiadają jakiejś tam super pigmentacji, ale wciąż pigmentacja jest ok. Ja bym nie powiedziała, że to są najlepsze cienie w moim życiu. Są bardzo fajne, bardzo przyjemne opakowanie, luksusowe faktycznie. Jak już mówiłam, są takie ciekawa kolorystyka czasami. Więc no coś innego, ale spodziewałam się więcej, szczerze mówiąc. Może to ta paletka jakaś taka zbyt standardowa, nie wiem. W sumie sama taką wybrałam. Tam była też inna paletka z takim duochromem oliwkowym, też bardzo ładna, ale ja oliwki na sobie zbyt nie używam. Więc pomyślałam, że ta paletka mi bardziej odpowiada. No, ja na przykład bardziej lubię cienie z Toma Forda. Są mocniej napigmentowane, ale też świetnie się blendują. No i tam cienie z Toma Forda po prostu nie są takie delikatne jak te. Ale myślę, że ta paletka będzie świetnie odpowiadała dla tych osób, które lubią właśnie jeszcze bardziej delikatniejsze makijaże, takie make-up, no make-up, ale chcą też dodać czegoś w postaci troszkę kolorku albo odrobinkę może blysku. Ja akurat nawet korektora nie użyłam na powiece, więc. No i teraz ten ciemniejszy odcień, tutaj matowy. Te maty nie są takimi tępymi matami, to są takie mięciutkie bardzo maty, takie satynowo-matowe cienie. Cienie, szczerze, nawet nie trzeba blendować, bo oni jakoś sami się rozkładają. No i właśnie ta najnowsza kolekcja tej marki Suku, która dopiero się pojawiła, ma bardzo też ciekawe te nowe formuły i odcienie bardzo użytkowe, ale i róże są ciekawe, bo tam jedna paleta ma niebieskawy odcień róży, więc no widziałam, że go używałam jako taki rozjaśniacz na tą strefę, gdzie zazwyczaj rozświetlacz nakładamy i to wygląda faktycznie interesująco. Na całość nałożę ten duochrom. To jest bardzo taki spokojny duochrom, użytkowy właśnie na co dzień, ale daje taki ciekawy efekt na powiece. Bardzo ładny. No i najbardziej zawiodłam się w tej palecie na tym tutaj najjaśniejszym odcieniu, który miał być takim odcieniem z delikatnymi drobinkami, a jest zbyt delikatny po prostu. I żeby go użyć, żeby coś tam było widoczne, używam właśnie, jak to się nazywa? Pędzelek, nie pędzelek, właśnie tego produktu z paletki.
nabieram po prostu i nałożę go tutaj w wewnętrznym kąciku. No jest ten blysk, ale on jest bardzo delikatny. No właśnie ładny jest, nie? Ale spodziewałam się, że będzie no troszeczkę mocniejszy. No i na dolne powiece ja odrobineczkę już nałożyłam właśnie tego jaśniejszego matu. Teraz przyciemnię sobie zewnętrzny kącik, zewnętrzny i wewnętrzny kącik najciemniejszym matem. Zrobię u góry taką minimalną kreseczkę też tym cieniem. Może ten najjaśniejszy perlowy odcień, trochę tak nie po środku, bliżej kącika, ale nie w kąciku. O tu. Tak trochę w stylu japońskim. No i na wodnej linii po środku dam tą kredkę z Charlotte Tilbury podwójną. Ja bardzo lubię właśnie na dolne powiece używać tej kredki. Ona ma w sobie też perle i bardzo ładnie rozjaśnia. Daje taki ładny efekt. No i wytuszuję ręce i przykleję jedną kępkę tutaj na zewnętrznym kąciku. Ogólnie maluję się tą paletką bardzo przyjemnie, szybko, bezproblemowo. Ja chcę użyć tego perlowego tutaj odcienia troszkę zamiast rozświetlacza na nosek, chociaż on też ma troszkę takie fioletowe podtony, ale odrobinkę użyję. Więc ja na pewno będę próbować więcej paletek. Chcę też spróbować róż z tej marki i pomadkę do ust. Jeżeli macie cokolwiek z marki Suco, to dajcie znać koniecznie, co sądzicie o tym i czy mam dalej testować tą markę, czy warto. Więc tak. I teraz co nam zostało? Tylko usta. Ja dzisiaj nie będę robić pudrowego konturowania, ani nic takiego. Troszkę sobie przypudruję jeszcze okolice tutaj nosa i czoło. Właśnie tym pudrem znam. No i dam kredkę tylko na usta, bo też nie chcę używać żadnej pomadki. Niech zostanie ten balsam. Ostatnio bardzo lubię używać tego dużego pędzla z marki Hulo. To jest P160, chyba nowszy model. Bardzo wygodny, fajny kształt tego pędzla, mi się podoba i jest bardzo mięciutki, więc puder nakładać nim jest po prostu bardzo przyjemnie. Więc ja sobie pudruję nim i czoło, i w tych okolicach też fajnie się nadaje, i całą twarz. Super ten pędzel, mi się bardzo spodobał. A pędzelek, którym robiłam kreseczkę tutaj, to jest też rewelacja z marki Refer i to jest numer 23. Taki cieniutki pędzelek, najbardziej cienki pędzel w tym kształcie, który kiedykolwiek miałam. I super, on właśnie robi te takie kreseczki cieniami, bardzo wygodnie. Dla porównania mam tutaj z Embrasza, ja nie wiem, który to numerek, bo już wytarło się, ale też ten najmniejszy chyba pędzelek. I zobaczcie, o ile jest mniejszy ten z Refer. No bardzo go lubię, super ten pędzel jest. Ostatnio z Refer zamówiłam
właśnie pędzle do makijażu oczy i mam tutaj numer 36 i zobaczcie, jaki jest to ciekawy kształt. I to jest pędzel do makijażu oczy. Oczywiście można go używać i jako pędzel do korektora na przykład, ale ja go używam jako taki pędzel, nakładam nim na większą część powieka, cień. I to jest pędzel dedykowany właśnie powiekom takim albo azjatyckim, albo takim opadającym i powiem Wam, że sprawia się rewelacyjnie. I jeszcze jeden pędzel numer 16, taki duży, puchaty, fajnie blenduje właśnie krawędzie i bardzo mi się spodobały te pędzle właśnie do makijażu oczy. Są super. Uwielbiam używać ostatnio, to jest kredka z NYX, chociaż nie jest trwała, ale odcień mi się podoba, to jest odcień Sandstorm. I po prostu sobie zrobię takie lekkie konturowanie ust. No i trochę więcej tego balsamu z Bobbi. W ogóle dajcie znać, co polecacie z marki Bobbi Brown, bo ja prawie nie znam tej marki. Ja mam ten balsam, mam osobno rozświetlacz, taki mini, różowy rozświetlacz. I mam tą paletkę, którą pokazywałam ostatnio do makijażu oczy i właśnie rozświetlacz. I mam odcień Moonstone. I to tyle. A, i kiedyś miałam z tej marki też bronzer w pudrze, ale nie spodobał mi się. Więc dajcie znać, co polecacie z tej marki. I tak ostatnio ja mam duży problem z włosami. Chyba zauważyliście, że zawsze mam tutaj takie starczące włosy, bo po porodzie straciłam dużą ilość włosów i teraz odrastają u mnie te baby hairy i nie mogę nad nimi w ogóle zapanować. Zawsze mi starczą tak strasznie, ale mam nadzieję, że wytrzymacie. No mnie to irytuje niesamowicie, ale gdy używam na przykład żel czy wosk, no to też nie lubię tego uczucia na włosach i nie wygląda to najlepiej, bo potrzebuję dużej ilości tego nałożyć, żeby wszystkie te baby hairy ogarnąć. No i chciałam Wam też pokazać paletkę, mini paletkę do makijażu oczy z marki Kadia chyba. To jest marka koreańska i wiem, że jest dosyć popularne właśnie te cienie do powiek. Tutaj mam 3 odcienia. Bardzo wygodne, kompaktowe opakowanie i są tam różne odcienie. Ja wybrałam numer 07 i mam tutaj, już Wam pokazuję, 2 matowych cienie. Jeden przejściowy, a jeden taki ciemny bardziej i jeden błysk. No i małe lusterko w środku. Tu jest ten odcień przejściowy. O, tu jest ten błysk. I najciemniejszy odcień. I tak się prezentuje. No i swatchy tutaj ja mam paletki inne, to zrobię może tu. Czy testowaliście te urocze cienie? Ja powiem Wam, że jakość jest dobra, naprawdę błysk jest fajny. Maty są też dobre, są napigmentowane, fajnie się blendują, ta kolorystyka mi odpowiada, fajne, kompaktowe opakowanie, bardzo urocze, więc ja chętnie bym przetestowała jeszcze inne odcienie z tej marki właśnie. Także dajcie znać, czy testowaliście i którą paletkę polecacie. I też niedawno przetestowałam nowość z marki Nabla.
To jest nowy produkt, bo Nabla posiada dużo tych, jak to się nazywa, Kupiec Arrow. To taki stick multifunkcyjny, który można używać i jako cień do powiek. Ja mam go w odcieniu 9 cappuccino. I ja ten stick akurat bardzo lubię używać jako kredkę do ust, jako cień do powiek. Robię konturowanie nosu tym produktem. Już Wam pokazuję taki odcień, bardzo uniwersalny. I ma wykończenie matowe, chociaż produkt jest kremowy. I niedawno Nabla wypuściła w tym formacie, tylko że stick takim z błyskiem. I ja oczywiście byłam zainteresowana tym produktem i kupiłam go w odcieniu Sol. To jest odcień brązu. Już Wam tutaj robię swatch. Tu zobaczcie. Tu. No i niestety jestem rozczarowana tym produktem, bo tak, ma ładne drobinki w sobie, ale te drobinki są odczuwalne. Więc jak ja go używam na powiece, to czuję taki lekki dyskomfort, szczerze mówiąc, więc nie często sięgam po ten produkt. Częściej go używam na dolne powiece na przykład. No, jestem trochę zawiedziona, bo myślałam, że on będzie taki przyjemny w użyciu jak ten ich klasyczny, ale niestety te drobinki są zbyt wyczuwalne. Jeżeli chodzi o marki, którymi bardziej się interesuję w tym roku, no to na pewno marka Tower 28. Chcę spróbować ich korektor, który w zeszłym roku był mega hitem. Chcę spróbować ich mgiełki na pewno, produktów do ust na pewno. Więc myślę, że w tym roku mi się uda. Też jestem zainteresowana, ale nie do końca. No, na razie się tak rozglądam za marką Prada. Ciekawe są te produkty. Chciałabym wypróbować cienie do powiek, podkład niekoniecznie, bo w ogóle na razie nie kupuję żadnych podkładów, ponieważ mam dużo podkładów, a ja używam podkładów w bardzo małej ilości, bardzo często używam po prostu korektora pod oczy, a podkład nie używam na co dzień, więc nie kupuję na pewno w najbliższym czasie żadnego podkładu. Więc z marki Prada to cienie do powiek i do ust szminki najbardziej mnie interesują. Słyszałam, że House Lab wchodzi do Sephory polskiej, więc na pewno bym chciała też przetestować może korektor z tej marki, na pewno bronzer, rozświetlacz, bo są takie ładne, ładnie wyglądają na zdjęciach po prostu. Marka Sai, co sądzicie o tej marce? Czy coś próbowaliście z tej marki? No też wydaje mi się bardzo ciekawa. Marka Viv. No, słyszałam o tej marce dzięki makijażystki i youtuberki Andreli, bo ona zachwala kilka produktów ogólnie z tej marki, więc też tak się rozglądam. Na pewno więcej produktów z marki Gucci, może też korektor, może produkty do ust, puder do twarzy. Ogólnie poszukuję fajnego pudru w kompakcie. Takiego naprawdę, żeby mieć z sobą w torebce, robić poprawki, żeby było i ładne opakowanie, i żeby zawartość też odpowiadała. Więc jeżeli macie taki produkt, to dajcie znać koniecznie. Jakoś straciłam zainteresowanie w marce Pat McGrath. Troszkę mnie rozczarowała w ostatnim czasie, więc chyba na razie nie będę kupować z tej marki nic. Makeup by Mario. Ogólnie to, co testowałam z tej marki, to mi się podoba, ale też nie mam takiego, nie wiem, zachwytu, żeby biec i koniecznie wszystko kupować. Ale dajcie znać, co sądzicie też o tej marce.
Marka Westman Atelier chodzi za mną już drugi rok chyba, albo trzeci nawet. Ich sticki do konturowania twarzy, róże w stickach, podkłady w stickach, wszystko to wydaje się bardzo ciekawe. Wszyscy zachwalają te produkty, ale są mega, mega drogie, więc dajcie też znać, czy jesteście ciekawi, czy może coś macie i też uwielbiacie. No i to chyba wszystko. Chyba wszystko, co mnie tak interesuje najbardziej na ten moment. Czekam na Wasze komentarze i mam nadzieję, że do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!